Zdrowie psychiczne. Przy natłoku zdarzeń codziennego życia często o nim zapominamy, a w październiku warto pamiętać o nim szczególnie. W środę obchodzimy w Kutnowskim Domu Kultury Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Motywem przewodnim dnia będzie depresja. Jest to stan w zasadzie ducha, który potrafi nas wykluczyć z życia społecznego. Starajmy się, żyjąc w tym biegu, będąc na co dzień w kontaktach z ludźmi, patrzeć czasami, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Ktoś z osób bliskich, przyjaciel, ktoś z rodziny. To jest bardzo ważne. 4 października o godzinie 10 zapraszamy Państwa na uroczyste obchody tego dnia. Mamy trochę tańca, trochę śpiewu. W tym roku postanowiliśmy pokazać utalentowanej troszeczkę młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury, jak również będą swoje przedstawienie pokazywali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunowie, rodzice. Mamy troszeczkę również kabaret najbardziej normalni, który przedstawi 4 skecze przeplatane układami tanecznymi pod wodzą pani Joanny Zielińskiej. Prócz samego występu będzie to okazja do wspólnego spotkania, a także wymiany spostrzeżeń. 4 października w holu będzie aranżacja dostosowana troszeczkę do tego dnia. Będzie piękna wystawa prac uczestników prac relaksacyjnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Naprawdę obrazy, które powstały, dają dużo do myślenia. Zachęcam. Będzie również kolaż zdjęć z wyjazdu edukacyjnego po ziemi warmińsko-mazurskiej. Zapraszamy serdecznie. Spotkanie w Kutnowskim Domu Kultury 4 października o godzinie 10:00.